miśki! Witam was w kolejnym odcinku hotelu Paradise. Ostatnio wam się chwaliłam, że dostałam piękną koszulkę od Adama. Dzisiaj wam się pochwalę, że piękną koszulkę dostałam od Mishon. Widzicie, jakby to powiedziała Claudeliza, że jest to życie za darmo. I co będziemy dzisiaj robić? Zgadnijcie. Po tytule pewnie się nie domyślacie. Dzisiaj będziemy oglądać kolejny odcinek hotelu Paradise. Stanęliśmy na tym, że Julka dostała moc zamienienia jakiejś pary. Nie wiemy jakiej, więc czas się przekonać. No a to już miała taki pomysł, żeby wiesz, przegadać Julę, że Sonię do Artura, ale ja wiem, że Jula tego nie zrobi, bo się spięłyśmy. Jula też jest taka, a nie inna i już chcemy wykoptować stąd, no. Co to znaczy Jula jest taka, a nie inna? To znaczy jaka? Taka? To znaczy jaka? No bo trochę nie wynika to z kontekstu tutaj, w sensie wredna, niemiła, nie lubicie? Konkret poproszę, Soniu. Moje lata świetlności w hotel Paradise się kończy i nie będę się ślizgać ciągle. No, przynajmniej jest świadoma, tak? Przynajmniej jest świadoma, że się tutaj ślizga, bo chyba nikt się tak w historii tego programu nie ślizgał jak Sońka. Cały czas wszyscy tak mówią, że Sonia się ślizga w programie, nie biorąc pod uwagę tego, że nie wymieniałam tu par, bo chciałam i ty wiesz, Artur, jak było. Co ty pier... Nie, w ogóle tak nie było. A pamiętacie takie coś, bo mi się wydaje, że może mi się to przyśniło, ale może faktycznie tak było, jak Sonia kopnęła w dupę Adama, chociaż był dla niej miły i fajny i na początku mówiła mu, że bardzo mu jej się podoba. Krystiana, no Krystian i Artura, tak, nie? Tylko że Krystian, wszyscy wiedzieliście jak było, ja z Krystianem miałam nic do czynienia. No z Adamem chciałam i wrócił Robert i było wiadome to, że kierowałam się sercem. Dupą się kierowałaś, było to bardzo niemiłe i niefajne i jakby jeszcze sytuacja, w której ty go podstawiłaś tak bardzo pod ścianą i zaszantażowałaś emocjonalnie. Sonia, błagam cię, weź spójrz wstecz, tak? Spójrz na swoje działania i zauważ chociaż to, że może nie wszystkie były takie nieskazitelne, jak ci się wydaje. To naprawdę nie jest moja wina, że tutaj był Robert, który no nie może ze mną być i jest z moją koleżanką. Ale to nie tak, że on nie może z tobą być, bo jakby chciał, to by mógł. Tylko że nie chce. Myślę, że czas się pogodzić z tym faktem. No, no już... Wakey, wakey! Już te minuty nie działają na twoją korzyść, Sonia. A jak Bartek przyszedł? Później chciałaś mieć kompletnie. Nie chciałam z Bartkiem nic. Przecież ja mu od razu mówiłam, że a dom. A w dżunglistwo mówiłaś. No ale nie chciałam, żeby mnie wybrał. Nie powiedziałeś Bartkowi, że Bartek bądź parą ze mną? Ach, tak, było coś takiego na samym początku, że Bartek jej dupę uratował. Faktycznie było coś takiego. Sonia, albo zaczniesz coś robić porządnego, albo pożegnasz się z programem, Sonia, no. No szkórka wodna! Wiesz co, może stąd jak wyjdziemy, to wtedy może zrozumiesz. Jeżeli się będzie zależało na tym, żebym się zrozumiała, to zrobisz. Jeżeli to będzie zależało... Jasne. To pies. Jasne, tylko i na temat. Wiem, że jesteś moim przyjacielem. Bardzo szafuję w takim razie pojęciem przyjaciel. Nie wiem, dla mnie na przykład przyjaciel to jest ktoś, kto jest mi bardzo, bardzo bliski. A nie jakiś ziomek, którego znam miesiąc i w sumie to ta relacja jest taka już sraka. Magda jest tutaj ważna też dla mnie, bo Roberta uwielbiam. A że nie mogę mieć szansy? Nie, nie. Muszę go robić, nie, Ardo. Nagim jak nagim, ale że na tobie jest dowiadło. Jest nazwana siebie, że znowu poszło, ponieważ to mnie emocje, ale to też wiadomo, alkohol to tamto. No właśnie, też tak dzisiaj rozkminiałam z Kamilkiem, że oni tam siedzą już chyba z miesiąc i non-stop chleją alkohol. I to oni się nie szczypią, oni walą naprawdę tyle, ile fabryka dała. I tak się zastanawiam, że mi by się chyba już coś stało w tym momencie, w sensie mój organizm chyba by tego nie ogarnął. Mój organizm jest dość silny, jest w stanie dużo znieść, ale to już wydaje mi się, żeby było poza granicami mojej wytrzymałości. Jak oni to robią? Jak oni jeszcze trzymają się w jednym kawałku. Sonia, czemu płaczesz? Sonia. Bo jest mi k***a smutno. Przepraszam, że się zaśmiałam z tego, że jest jej smutno, bo to nie o to chodzi, że jestem jakaś nieczuła, ale tutaj jest tyle warstw tego gówna, które się nawarstwiło w tym odcinku, a dopiero oglądamy, jesteśmy dopiero na 6 minucie, widzowie, że no wybuchłam, no. Sonia, are you feeling mad? Przecież kurwa, Adam po Krystianie, ja już też miałam dość patrzenia, że wszyscy się k***a przytulają, też się chciałam do kogoś przytulić i k***a przytulić się do chłopaka Magdy. Emotion! Bardzo dobrze powiedziała. Chciałaś przytulić się do chłopaka Magdy. Czy ktoś ją może w końcu skonfrontować z tym, jak bardzo durne jest to, co ona robi, jakby w kontekście Roberta? I że Robertowi też powiedziałam, zapytaj Roberta, ale wiesz, co chodzi? Ustalone. Ja z Magdą nie miałam na tyle. Ja nie, ona nie miała ze mną na tyle, że mogłaby wziąć Roberta. Że mogłabym, ale na przykład w twoim ale miejscu. Ale co ci Robert powiedział? A możecie mówić jeden naraz, bo nie rozumiem, co się tutaj dzieje? Po kolei? To jest dla mnie dzieciaczek jeszcze, także choć jeszcze jest tylko do mnie 2 lata młodsza, generalnie to albo aż
trochę też ma pogubienie osobowości. Zdiagnozowała! Dzień dobry, w czym mogę pomóc na dzisiejszej wizycie u lekarza? No siema, bo ja tutaj z tym Robertem, no moim zdaniem ma pani pogubienie osobowości. Posłuchaj, to może zrozumiesz! No. Jeszcze raz mi krzykniesz. Aha. Czemu to się zacięło? Tu się tyle dzieje, że aż się zacięło! Za bardzo nadużywasz mojej cierpliwości. Bo mi narzucasz coś, a nie wiesz jak było. Nie, Sonia, bo ty nie potrafisz się obronić. Jeszcze raz na mnie krzykniesz, nadużywasz mojej cierpliwości. Po chwili krzyczy na nią. To nie może działać, Julka, no. Albo umowa jest taka, że nie krzyczymy na siebie, albo umowa jest taka, że dwie strony krzyczą na siebie. To nie może być tak, że ty masz tę moc krzyku, a Sonia nie ma mocy krzyku. To już jeżeli jest jakby krzyk dozwolony, to z dwóch stron takie są zasady. Ten wieczór zdawał się nie mieć końca. Gdybym ja tylko mogła, to ja bym z tym Robertem była i chciałabym z nim wygrać i w ogóle poślubić go po programie, no ale no nie pykło. Jezus Maria! Sonia, ty jesteś niebezpieczną jednostką już w tym momencie. Na miejscu Roberta załatwiłabym sobie zakaz zbliżania na odległość, nie wiem, 10 kilometrów. To jest niepoważne już, co ty mówisz i co ty robisz. Wiesz, że on to obejrzy kiedyś? Wiesz, jego mama na przykład to obejrzy, jego tata, przyjaciele. Oni wszyscy będą przerażeni. I jak gdzieś pójdą sobie na miasto na przykład i pójdą sobie na obiad, na pizzę i któryś z jego znajomych zobaczy gdzieś ciebie w oddali, to powie: Robercik, spamy stąd, bo tutaj jest ta typiara, która ma obsesję na moim punkcie. Muszę coś powiedzieć i z***ny dramat chyba. Ja się chyba k***a tej zauroczyłem w tej. Wacie. Tak, a ja nie mogę. Pogadaj z nią szczerze, bo nie, mam wrażenie... Nie, bo ja wiem, że nie ma o czym gadać. Bo traktuję tylko jako zwykłą grę. To jest wszystko w ogóle fantastyczna scena. Przeanalizujmy ją od początku do końca. Artur stoi tutaj i mówi o tym, że on to chyba w sumie do tej Aty coś poczuł więcej niż jakby to, że tutaj mają swój układ. W tym czasie Robert sika, na wannie stoją jakieś buty i są przebitki na to, jak Beata próbuje boksować z Bartkiem. No fantastyczna scena, TVN. Bardzo ładna. Najważniejsze tam jest teraz to, że mogę tobie zaufać. Bo pewnie się obawiasz tego, że Norońskim wybiorę Sonię, nie? Kurzę mnie to, że gdzieś tam idziesz cały czas do niej. Jasne. Ja ci powiem tak. Co on ma sobie za pas założył? Czy to jest pas ten, co się wygrywa w fantastycznej federacji Prime MMA, w której brał udział? Co to znaczy homofob? Ty nie masz prawa podchodzić do niej i nie masz prawa z nią się przytulać. Nie masz prawa podchodzić do niej, kiedy jesteś w relacji ze mną. Bo ci założę kajdanki, przypnę do kaloryfera i tam zostaniesz. Do rajskiego rozdania. Nie masz prawa. Ała, odbieram ci to prawo! A uchodzisz teraz ze mną i pokazujemy, że jesteśmy razem. Słuchaj, ale nie musimy im pokazywać, że jesteśmy razem. Tak, możemy tutaj, żyje, możemy ja być tutaj. Możemy być. Żeby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości ku temu, że ty może i tak idziesz do Sonii, bo jest to bardzo duże upokorzenie. Upokorzenie to jest dla niej. Julka, wiesz co? No bo ja tutaj tak często mówiłam, że ty jesteś w sumie spoko, ale jesteś tak kurwa ego top, że to ze świecą szukać takiego drugiego. Na przykład dzisiaj żebym z niej i po prostu ja ujął. A ja się boję, jak on trzyma nożyczki i tak nimi wymachuje. W hotelu zaczął robić się niezły Saigon. Myślę, że jestem winowajcą, ale też i sprawcą. Sranie, po prostu jakby jesteś na wierzchu. Jesteś osobą, do której najłatwiej jest dostęp. Dlatego jesteś w centrum tego. Gdyby to był jakiś Wojtek, jakby to był Wojtek wtedy, no nie? Między Julią a Sonią, jakby nie patrzeć, to... No, one są teraz tutaj skupione na tym, żeby mnie zdobyć. Tak, tak, wszyscy słyszeli. Podziwiamy. Staram się, no, wysłuchać obie strony, tak? Och, jaki to jest fantastyczny sędzia, Boże! Król Salomon by się nie powstydził takich metod. Słuchajcie, on powinien powiedzieć, wyjść na środek i powiedzieć: Julka, Sonia, wiem, że jesteście obie głęboko we mnie zakochane, więc pomyślałem sobie, przetnę się na pół i każda z was dostanie po połowie. A wtedy, która z nich by krzyknęła: nie! Łukaszu, nie przecinaj się na pół! To ja już wolę, żeby ta druga ciebie miała, niż żebyś miał być przecięty na pół. Wtedy by było wiadomo, która tak prawdziwie go kocha. On powinien tak zrobić. Powinien stanąć z tymi nożyczkami i powiedzieć: będę przecinał! I się okaże, która pała do niego prawdziwym uczuciem. A może po prostu... zaproszę ją dzisiaj tutaj, żebyśmy spali we trójkę. Nie wiesz, że ty tak martwisz mocno, że aż tak wychodzisz za bardzo aż na tę interpretację. Słuchaj, niech będzie to samo być, no. Jezu, Łukasz, jaki ty jesteś naprawdę śliski chłop! To jest aż niesamowite, że tyle śliskości może być zawarte w jednym człowieku. Anyway.
kiss. Powiedz mu, że wcale nie chcesz, żebyś mnie dotykał, bo dotykałeś tylko. Jesteś skażony! Fuj, 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 fuj! Dotykałeś już Julkę, teraz musisz sobie zdezynfekować ręce, zanim do mnie podejdziesz. Ale ty gdzie ty jesteś? Tu jestem. A gdzie chcesz, żebym był? A nie, gdzie to masz, gdzie ty chcesz, żebyś był? Ja po prostu chcę być szczęśliwy i żebyście wy byli szczęśliwi, naprawdę. O, jakie to jest wielkie serce w tym człowieku. Chociaż naprawdę, no, fakt faktem, Bartek to jest taka ich maskotka, nie uważacie? Że oni wszyscy są tacy wściekli na wszystko i tak latają jak osy w jakimś gnieździe os, a Bartek jest taki bezproblemowy. Choć faktycznie trzeba przyznać, że pobudka tego dnia graniczyła z aktem heroizmu. No jak było tyle wychlane, to ja się w ogóle nie dziwię, że ciężko jest się podnieść z pieleszy. I jakkolwiek wszyscy starali się dźwigać ten poranek z godnością, to czego by nie robili, to i tak dupa blada. Próbuję tę sytuację rozgryźć. To jest Beata i to jest Robert. Raczej nie. Nie, to jest Łukasz, a nie Robert! Co jest? Dzwonię na policję! Ja wiem, że wy to oglądacie, dla was to jest niedzielny poranek, powiedzmy przedpołudnie. Nie spodziewaliście się takiego widoku, a ja wam go tutaj zaserwowałam. No przepraszam, też nie wiedziałam, że to się stanie. Długo tu będziesz? Ale dlaczego? Czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć dlaczego? Skąd on się tam wziął? To nie jest jego sypialnia, to nie jest jego łazienka. To tam Artura jest łazienka. Dlaczego Łukasz z chujem na wierzchu przebiegł sobie przez cały hotel po to, żeby umyć zęby w łazience Artura i Beaty? Nie wiem. To podchodzi pod paragraf, kochani. Ale wczoraj aferki były. O wczoraj aferki. Niesamowite. No to powiedziane aferki. A ta gdzie lata? Poszła sprawdzić, czy Łukasz się już zawinął, czy jednak dalej tam stoi. No to wczoraj laski ładnie się podarły. No. Trzeba przyznać. Darły papę także w Rowie Marańskim, było ich słychać. No, podobno mieszkańcy Rowu Marańskiego bardzo się skarżyli. Przepraszamy was, Marajowie. Irytujące to było. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miał przed się kłócić z nią w życiu realnym. Ona by tak zaczęła drzeć papę. Ale która? Bo ich tam było sporo, które się darły. Znaczy, Poster Girls, Darcia Mordy, Julka i Sonia jednak. Ojej, dzieci. Boże, Aniu, w tobie w ogóle nie ma życia. Dlaczego teraz na Ankę? Tak, Aniu, spokojnie, nic się nie dzieje, jest w tobie życie. Widzę jeszcze jakieś emocje na twojej twarzy, to znaczy, że krąży krew, to znaczy, że żyjesz. Nie jest smutna. Ja wypiłam jednego drinka. Ona tak wygląda, bez makijażu. Jezu, girl! Właśnie chciałam nawet powiedzieć, że ona całkiem ładnie dzisiaj wygląda. Ładnie dzisiaj tej Ance, bez makijażu. Ale widzę, że to jest nie jest zdanie, które ktoś ze mną podziela, tak? Powiedzieć o tym poranku, że był ciężki, to jak nie powiedzieć nic. Zresztą faktycznie lepiej pomilczeć. Tego dnia wykończony byłem nawet ja. To jest dramat. Czemu ona poddusza się? Ona już tak bardzo nie jest w stanie tam wytrzymać. Dzień dobry, kochani. Jak dzisiejszy poranek wam mija? Fantastycznie. Troszkę spokojniej niż wczorajszy wieczór? Jak najbardziej. Julko, zapraszam do siebie. Julio, wczoraj wieczorem dostałaś moc, żeby namieszać w czyimś życiu. Jakie to uczucie? To samo uczucie, kiedy wstaję rano i nie chodziło o to, że żygałem przez etanol. Choć to też prawda. Także losy Artura są w twoich rękach. Arturze, od dzisiaj jesteś w parze z Sonią. Jak mnie krzyć? Artur z Sonią i Łukasz z Atą. Bardzo z dupy. Coś piękna, znowu razem. Ba, to widzę, nie jesteś zadowolona. Boję się go. Rel, to ona przecież tego doświadczyła! Chłop z gołym ch**em biega po hotelu! Ona ma się go nie bać i ja bym była przerażona! Pielgrzym często wychodzi z zakrycia, z winkla i odwracasz się, a tu już jest pielgrzym, więc trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Czyli to się zdarza często, tak? Jezus Maria! Czy ona może to gdzieś zgłosić? Na przykład produkcji? Hello, dzień dobry, nie życzę sobie oglądać kutasa kolegi, którego nie chcę oglądać kutasa! Julio, tym jednym ruchem stworzyłaś w hotelu dwie nowe pary. Zadowolona? Co się dzieje? Nie, bo nie do końca zrozumiałam, bo ja miałam zamienić mimo wszystko, a... Zamienić. Tak, Julia pomyślała, że Łukasz przyjdzie do niej. Tak. O nie...
Co? Jak ona to zrozumiała? Ja nie wiem, jak można było nie zrozumieć tak prostego zadania. Trochę mam flashbacki do tego, jak trzeba było napisać na kamyczku tak lub nie i Sonia to jakoś z***ała kiedyś, pamiętacie, dawno temu. Pomyślała, że jeżeli ja pójdę do Artura, to automatycznie Łukasz będzie wolny i ona się zajmie Łukaszem, a to nie pykło. Taka sytuacja. Dude. Albo dalej jest na bani, or maybe she's a little bit slow in the head. Ja myślałam, że nie zamierza, jest, jeżeli Artur idzie do Soni, to wtedy jest Ata sama. Zamienić! Poczekaj, Julka, ja ci to pokażę, ja ci to rozrysuję. Wiesz, co to jest zamiana? Ja ci pokażę. Jest Sonia i Łukasz i jest Beata i Artur, tak? To są pary, z których wychodzimy. To jest nasz start. I teraz Artura masz wymienić gdzieś. Więc bierzesz tego Artura i zamieniasz go z Łukaszem. Zamiana, rozumiesz? We kidnapped you, rozumiesz? Jeden czynnik na drugi. I w momencie wtedy tu jest Artur, a tu jest Łukasz. Ja nie wiem naprawdę, w jakiej matematyce nowego nurtu ty wymyśliłaś sobie, że kiedy Artura poślesz tutaj, to Ata zniknie z równania. Ty maturę masz, tak? Bo wierzyć mi się w to trochę nie chce. O, tak działa zamiana. Tego nie było w umowie. Julka! Udajesz, czy co? Przypominam wam, że najbliższe rajskie rozdanie wyłoni pary, które trafią do tygodnia finałowego. Życzę wam miłego dnia. Dziękuję. Do zobaczenia. No nic, stało się jak się stało. Myślę, że tak dobrze się stało. Generalnie nie jestem jakiejś na jakiejś złej pozycji. Tym bardziej, że przed samym zajściem to Łukasz mi powiedział, żebym tak zrobiła, żeby rozdzielić Sonię z nim. Dalej nie mogę się pozbierać po tym, że ona mogła zrobić coś tak głupiego. Ciężko mi jest to skomprehendować moim umysłem. Szczerze mówiąc, nadal nie wiadomo, w którą stronę Łukasz pielgrzymuje. Ale jaka to jest w ogóle fantastyczna dla niego sytuacja, no nie? Że on teraz może te wszystkie kobiety dotykać i obłapiać, bo one i tak są na tyle zdesperowane, że jakby któraś będzie i tak go chciała, no nie? To jest dla niego, to jest jak wygrana na loterii. Jeszcze jak? Leżysz na trawce, wiesz, chodź tu bliżej. No bo ja w ogóle muszę ten, rozłożyć mój drugi ręczniczek. Ale ja ci zrobiłem miejsce, ładne, patrz. No wiem, ale i tak rozłóżmy. W całym tym zamieszaniu fajnie wiedzieć, że coś naprawdę się udaje. Teraz mi się wydaje, że oni będą tą spoko parą. Tą parą, która się nie angażuje w jakieś dziwne spory, nie pajacuje, nie krzyczy, tylko sobie po prostu sobą ze sobą, jest miło, fajnie i przyjemnie i jakby wybierają siebie cały czas. Mi się wydaje, że to oni teraz jakby tą zaszczytną pozycję zajmą. Mieszkańcy hotelu dokonali jednego z ważniejszych odkryć w historii ludzkości i powiązali kulki pod palmą z tym, co zwykle można kupić w dyskoncie. Ten sport stał się jednym ze stałych elementów każdego dnia. Ale urwał! Jak raz muszę pochwalić montażystę hotelu Paradise. Dodanie tutaj muzyczki a la Mario i takich dźwięków. Dobra robota. Powiedziałam ci, owszem, na rajskim, że kieruję się sercem, ale jak z Robertem dzień wcześniej miałam ustalone, że ja wolę spędzić, ja mu powiedziałam, że wolę spędzić z nim 4 dni nawet mam odpaść, ale spędzić z nim jako z kumplem, się śmiać i się dobrze bawić. Ja nie mówię, że mi się tłumaczyć, co nie daje spokoju, ja wszystko rozumiem. Prawdą jest, że i Julia, i Sonia były w trudnej sytuacji. Walczyły o jednego faceta. Dziewczynom współczuję, Łukaszowi zazdroszczę. No ja nie wiem, czy to jest taki powód do zazdrości, bo one rywalizują od niego jakby z braku lepszej opcji. To nie jest tak, że one są na zabój zakochane w tym człowieku i skoczyłyby za nim w ogień. One po prostu chcą cokolwiek, no nie? Więc ja nie wiem. To jest takie, z jednej strony rywalizują o ciebie, a z drugiej strony dalej wiesz, że jesteś za pchadziurą. For who? For Adam. Well put on. Hej, jeju, pierwszy list do mnie. O, sobie produkcja przypomniała, że mają takiego bohatera jak Adam i pomyśleli, kurczę, z tym gościem dawno nic nie było. Może zróbmy coś wokół niego. Śmiało można powiedzieć, że wielu mieszkańców hotelu podczas najbliższego rajskiego rozdania stanie przed poważnymi i trudnymi wyborami. Kto wie, może ten list ułatwi sprawę. Wiesz co, Łukasz, twoje wybory, jeśli chodzi o majtki, są do przemyślenia. Ja bym się zastanowiła, czy to dobrze wygląda. No tak średnio bym powiedział. Przed tą ważna decyzja, wyeliminuj 3 pary. Wy, ty, wy? Ta, f***, ci widać. Przed wami wyjątkowa wizyta. Udacie się na spotkanie z balijskim mistycyzmem. Aby okazać szacunek balijskim tradycjom, załóżcie skromne, zasłaniające ciało stroje. Meanwhile. Co to jest
znaczy zakrywające ubrania, bo patrzę na nich i tak jak oni są ubrani, to na przykład do jakiejś świątyni by nie weszli w takich ciuchach. I teraz zastanawiam się, na ile to będzie sprawdzane. Śmiesznie by było, jakby przyszli do tego szamana i ten szaman powiedział: Madzia, za krótkie spodenki, won. Pomagają w tym balijscy szamani. Ty naprawdę do szamana idą, nie wierzę! Ja tak z dupy rzuciłam! Widzicie? Dostaje jeszcze szmatki, żeby się pozakrywać. Słusznie, bo oni nie umieli się ubrać. To jest dość popularna wiedza chyba, że jakieś takie miejsca kultu, jakiejś religii albo coś tam, to raczej się tak ubiera, że do kostek, spodnie albo spódnica. Tylko do mnie dotarły te informacje. Każdy z mieszkańców hotelu mógł zadać szamanowi dowolne pytanie. Po jakiemu? Bo ten szaman chyba nie mówi po angielsku. Otóż nie. A, mówi, widzicie, oceniłam go pochopnie. To jest szaman XXI wieku. Mówi w wielu językach, gdyż jego działalność, no, jest tutaj do turystów z wielu zakątków świata, tak? Więc szaman musi się dostosować po prostu. Mam nadzieję, że robi też online swoje sesje. What can I do for you? Is my relationship with Ivan is true or false? Teraz sprawdzę. Moje kadzidełko mówi mi prawdziwa. Very perfecto. The best way for you is even parallel, not really matching. That means it's better for you alone at the moment. Okay. Yeah, so you will have to think about. Ale widzicie, szaman miał rację. No już poruszaliśmy to wiele razy, oni są w tym momencie zaręczeni, więc szaman dobrze powiedział, że to relacja prawdziwa. Aya, have a good intense to me, for me. Ożesz ty chuj. Ja wiem, przepraszam, ja nie mogę tego robić, żeby śmiać się z tego, jak ktoś mówi po angielsku, bo to jest strasznie niemiłe i to jest skurczyństwo. Jakby to w ten sposób blokuje się ludzi przed tym, żeby mówili w obcym języku. Wyrządza się im jakby krzywdę. I w ogóle społeczeństwo tak nie powinno działać, żeby się bać mówić. I'm really sorry. Ale no czasem jakby coś jest silniejsze ode mnie, ale ja przepraszam, ja się nie podpisuję pod tym. Jak ja się zaśmieję, to jest diabeł we mnie. Don't worry. Yeah, that worry is a bit problem on you. So focus, stay focus what you are now. Okay? Yeah, good. A tak jeszcze zanim wstanę, to czy z tego włosa, który tutaj przyniosłem, może pan wyczytać, czy to jest mojej mamy, czy mojego ojca? Tak z ciekawości. Ja nie chcę, ja nie pójdę, ja powiem, że nie. Jakby z całym szacunkiem dla kultury, która jest ciekawa i jakby ma swój urok jak najbardziej, to jednak nadal jakikolwiek by nie był to szaman, czy byłby to szaman balijski, czy byłby to zwykły szary szaman polski, też bym chyba do niego się nie udała. Do I fall in love in the hotel paradise? In this process of movie, definitely. Okay. Are you believe me? A little bit, but yeah. I'm there very is worried. Someone. There is someone here. Szaman powiedział mi, że jest proces w toku. Stop it! No i szaman, coś ty narobił, człowieku! Szaman! Coś ty zrobił temu biednemu Robertowi! At the moment you have a full power, full energy. When he make you confused, ask your help. To są takie rzeczy, które naprawdę można powiedzieć każdemu. No słuchajcie, no przecież to jest zawsze to samo. To jest niesamowite, że ci ludzie z Polski, o których nagrywam odcinki, i jakby ten chłop, który jest 100 milionów kilometrów dalej, jakby to są te same teksty. Follow your heart, follow your dreams. Ale też z drugiej strony, czy jest tu ktoś, kim się zakocham? No to tak, no to jest w miarę konkret. Ale akurat w tym konkretnym przypadku to niedobrze, że to padło. Because there's also some other men are waiting for you, not only here. Yes? Yeah. Wow. Sure. Bardzo się stresowałam ogólnie tym spotkaniem, ale jak już tam usiadłam i zobaczyłam tego szamana, jego takie dziwne oczy. No nie wiem, moim zdaniem w miarę normalne, ale może się nie znam. With who of these girls am I be married? Two, there's two. You from mean? Two girls, yes, from Julia and Sonia. Julia and Sonia. Yeah. Julia.
So your name is Lukasz. My name is Lukasz. I am the danger. Lukasz, Julia and Sonia. Czekajcie, ja wam pokażę, jak to wygląda. Jak już mam tą tablicę, już ją kupiłam, to muszę się nią troszeczkę pobawić, tak? Wizualizacja, jak wygląda ten proces legitnego szukania odpowiedzi na to pytanie. Z kim zwiąże się Łukasz? Czy z Julią, czy z Sonią? O, kropkę postawiłam bliżej Julki. To Julka! Sonia, to są bójdy na resora. Nie są, ja też wierzę. Oczywiście, że są to bójdy na resorach. Dobrze, że ktoś się odezwał. Ten pan wydaje się miły, don't get me wrong, ale to nie zmienia faktu, że to wszystko jest bzdura. Sonia, actually more care about you, more love. I can transfer her more. Yeah. Thank you, master. Ale akurat, trafił, no bo Julka chce go wykorzystać bardziej. Sonia też, ale mniej. Wait until this program finish and then so on. One key, they will be an answer by yourself. No i widzicie? This is so fucking wise. Brawo! That's really impressive. Rzeczy, które mi powiedział, gdzieś tam było z tym sercu, rozumie i tak dalej. No to ja to wiedziałem, no przecież patykiem robiony nie jestem. To znaczy w ogóle. Are you happy here? Uh-huh. Yes. That is from your smile. I can see from your smile. Właściwie tam jakieś zmartwienia zawsze każdy ma, ale nie chciałam już się nad tematem rozwodzić i no ja o nic nie zapytałam. To poszłam popatrzeć na pana. Te odpowiedzi, z tego co słyszałam, były po prostu podobne, używał tych samych zwrotów, tylko tam coś zamiennie i mówił ogólnikowo. Na tym to polega, stara, na tym polega skam. Na tym polega wszystko, co jest związane z jakimś takim jasnowidzeniem, wróżkarstwem, teleskopami, chciałam powiedzieć, horoskopami. Że mówisz takie ogólne rzeczy i coś będzie pasowało, no nie? Very handsome. Thank you. A worldwide handsome. No i widzicie, Artur przyszedł i od razu skradł serce pana szamana, no to pewnie będzie jakaś taka, może bardziej premium odpowiedź. There is in Hotel Paradise some girl who is like in love. Use your heart more than your brain. Bravo! Średnio mi się chce wierzyć, że mi przepowie przyszłość, bo przypuśćmy, starota wyjdzie, że będę bardzo bogatą osobą, tak? A co z tego, jak ja bym przez 20 lat siedział i pił piwo i patrzył w telewizor i nic nie robił ze swoim życiem, także no tutaj można polemizować troszkę. Troszkę bardzo, widziałeś mój kanał? Co drugi film jest o czarodziejach, zapraszam Arturek, czuj się jak u siebie w domu. I will win this program with someone. Wszyscy pytają o jakieś takie miłosne rzeczy uczuciowe. Julka przyszła i nie zapytała, czy ktoś jej się tutaj, nie wiem, oświadczy czy cokolwiek, czy ktoś będzie z miłością, tylko była like, czy ja wygram ten program z kimś tutaj. Myślę, że to dużo mówi o Julce. W sensie, ja ją właśnie trochę postrzegam w ten sposób i to jest i plus i minus jednocześnie. Is this very specific question, yeah? To nie na rękę tobie, co nie szamanie, nie lubisz jak jest za bardzo konkretnie. No to jeszcze musi trochę wody upłynąć, rzeka musi jeszcze dopłynąć do swojego morza, a wtedy małpa zrobi fikołka i spadnie kokos. No tak mniej więcej, lekko ponad tydzień i ci powiem. Dowiesz się w swoim czasie. You need more time. So your energy is positive. Don't limited yourself only with love. Ale ona właśnie nie szuka miłości, szamanie, nie trafiasz. Ona szuka zwycięstwa. Om Swastiastu. I'm so happy to know you all about. Others? Yes, I can see you. Arthur, you have more time together with Dominic and Sonia. Yeah? No szaman tutaj dał czadu nieźle. Mnie dobrał do Soni i do Dominiki, tak? Ja mówię, gościu, co ty żeś pił? A dlaczego szaman teraz jakby rozdaje karty? O co chodzi? But if she and she is not in my heart, what can I say? Then come all together. Prosty temat, tak? Jeżeli nie podoba mi się ani A, ani B, to weź po prostu A i B. I'm gonna choose Sonia. Fine for you then. Together, have more time together. Adam. Julia Robert, what a perfect name. Actually, my heart is not empty. Jak to? Niemożliwe! No, mnie połączył z Anią, to taki friendzone. No, wolałbym być z Dominką niż z Anią, tak? Magda? Magda, you are. Yeah, that Lukasz, that's already. Sorry to say, there's some, you have to be alone. Yeah.
Yeah, no problem. No kurwa, problem właśnie, stary, problem. So what I said is because from my observation, from my eyes and my mind, that at least together you are meeting, at least for maybe while you are here, but if possible also can be for a long. Thank you. Decyzją szamana aż do najbliższego rajskiego rozdania mamy nowe pary. To jest niesamowite, że TVN pomyślał sobie, że tak ważną rzecz jak dobranie ich w pary po prostu odda losowi. Legitność połączenia przez szamana jest tak samo legitna, jakbyśmy zakręcili kołem fortuny. No i teraz pytanie. Połączył ich przypadkowo dla zabawy? A może wiedział coś więcej? A może strzelał kompletnie? Niech zrobią z tym co chcą. Przecież są dorośli. W ten sposób zakończyliśmy ten odcinek. Powiem wam, że nie spodziewałam się takiego obrotu sytuacji. Myślałam, że to będzie kolejny normalny odcinek Hotelu Paradise. Okazało się, że nie. Okazało się, że jest to odcinek, słuchajcie, duchowy. Myślę jeszcze o jednej rzeczy. Ta zamianka, której Julka dokonała na początku odcinka, nie miała wpływu zupełnie na nic. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w środę w jakimś fascynującym filmie i w przyszłą niedzielę w Hotelu Paradise. Pa, pa.